Już po raz ósmy Bolesławowo zmieniło się w centrum biznesu, a to dopiero początek. Właśnie rozpoczęła się tegoroczna edycja Bolesławowo Business Week. To właśnie przez ten tydzień uczniowie szkół średnich z powiatu starogardzkiego rozwiną swoje kompetencje biznesowe i umiejętności językowe. Jak co roku będą przechodzić przez symulację biznesową, będą tworzyli swoją własną firmę, będą tworzyli swój własny produkt, później będą mieli prezentację przed różnymi przedsiębiorcami, także to jak najbardziej przed nimi. Dzisiaj jeszcze będzie taka bardziej kreatywna zabawa, będą tworzyć produkt z niczego, że tak powiem z góry śmieci, później tworzyć do tego swoją reklamę, także trochę z marketingu i reklamy też będą mogli się nauczyć. Uczestnicy Bolesławowo Business Week to ambitni młodzi ludzie, na których czeka w tym tygodniu sporo pracy i nauki. Zapisałem się tu, by ćwiczyć mój język angielski, a także by poznać wiele nowych osób i nauczyć się o biznesie, a także by nauczyć się pracować w grupie i wykonywać przeróżne ciekawe zadania. Bardzo dużo rozmawiamy po angielsku, tyle speed speaków, jest wspaniała atmosfera. Każdy chce tam być, każdy słucha, każdy uważa. Wszyscy chcą być jedną wielką drużyną. Pozwoli mi to otworzyć furtkę ku świetlanej przyszłości, która będzie mogła pomóc mi w znalezieniu nowej pracy. Mam nadzieję, że to będzie dla mnie dobre doświadczenie. Ten projekt daje mi możliwość sprawdzenia mojego języka angielskiego i poznania nowych przyjaciół za granicą, w tym Polaków, a także sprawdzić moje umiejętności biznesowe i marketingowe. Ten tydzień to nie tylko szansa nabycia nowych umiejętności biznesowych i szlifowanie języka angielskiego. To także nowe relacje i kształtowanie przedsiębiorczego charakteru. Ciąga atmosferę, bo jest niesamowita. Ten tydzień jest zupełnie inny niż takie typowe życie. Przychodzimy tutaj i mamy bardzo fajne, różne zajęcia, których nie można było doświadczyć tak po prostu w codziennym życiu. Myślę, że to pierwsze zetknięcie z sukcesem jest bardzo ważne, jeśli chodzi o biznes, po to, żeby uwierzyć w siebie. I to jest główne zadanie Bolesławowo Business Week. Pozwolić odczuć problemy związane z codziennością biznesu, ale też i odczuć słodycz sukcesu. I mam nadzieję, że i w tym roku nam się to uda. W tegorocznej edycji, poza mieszkańcami powiatu starogardzkiego, udział wzięli m.in. uczniowie z Gruzji. Chcemy, żeby oni też mieli możliwość skorzystania z tego. W ubiegłym roku ta młodzież z Gori była zachwycona Business Weekiem i wyrażali od razu chęć, tak samo władze tego regionu. Jak młodzież zdała relację z tego, co było, to też od razu mówili nam, żebyśmy ich zaprosili w przyszłym roku i właśnie w tym roku zaprosiliśmy ich. Ustaliliśmy jedną rzecz, że my jesteśmy odpowiedzialni za tych, którzy mają jeszcze dłuższą drogę do Unii Europejskiej, a takie są aspiracje Gruzinów dzisiaj, niż my kiedyś po 1989 roku i właśnie dlatego postanowiliśmy, że najlepszy sposób zbliżania Gruzji do Europy, a im większa Europa, tym bezpieczniejszy świat, to stawianie na edukację. My mamy pewne wzorce, które tutaj już od wielu lat wypracowaliśmy i oni z nich korzystają. My jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby kontynuować to przedsięwzięcie. To jest jedno z najlepszych przedsięwzięć edukacyjnych tutaj na terenie powiatu. Jak już wspomniałem, młodzież jest niezwykle zadowolona, przeżywa niesamowitą przygodę. Stąd z całą pewnością będziemy finansowali kolejne edycje Business Weeku. Uważamy i uznajemy, że to są najlepiej zainwestowane pieniądze. Przed uczestnikami tydzień ciężkiej pracy, ale i dobrej zabawy. To właśnie dzięki temu połączeniu ci młodzi ludzie mają wyjątkową okazję nabyć umiejętności, które na pewno zaowocują w ich zawodowej przyszłości. Polecamy również zobaczyć Park Zdrowia w Starogardzie Gdańskim 2018 oraz Dni Starogardu Gdańskiego 2018. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij zasubskrybować kanału.